Witam Was. Cieszę się, że tu mogę być i będę chciał się podzielić nie tyle Słowem Bożym, co Słowem Bożym, które gdzieś tam we mnie pracuje, bo warto jest mówić o tym, co się samemu przeżyło. Różnie to, jak wiemy, w życiu naszym wychodzi ta wędrówka za Bogiem, ale każdy z nas stara się być blisko Boga. Tylko nie zawsze nam to dobrze wychodzi. Myślę, że ważny jest kierunek. Kierunek, że ja chcę być blisko Boga. Bo jeśli jest właściwy kierunek, to będzie nasze życie się zmieniało. Jest taka historyjka, że kiedyś tam pewien człowiek wyszedł spóźniony, siadł na wóz i do woźnicy mówi: czym prędzej, poganiaj konie. I woźnica tak to zrobił. Po jakimś czasie pyta się woźnicy: ale czy wiesz, dokąd jedziemy? Nie wiem, ale jedziemy, jak tylko da się, najszybciej. Myślę, że jest to w naszym życiu ważne, żeby był ten właściwy kierunek. Czy ktoś będzie szybciej szedł, czy wolniej, ale kierunek. Gdy nawet upadniemy, to pytanie, co dalej? Czy ten kierunek będzie właściwy? I jakby tytuł mojego kazania to wiedzieć, a zastosować. Ważne, żeby nasza wiedza o Bogu była zastosowana w naszym życiu. Jeśli Bóg mówi, że jest Bogiem cudów, to pytanie, jak potrafię Mu zaufać? Jeśli jest drogą, czy potrafię iść za Nim? Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nas by mógł powiedzieć, co z domu rodzinnego wyniósł i to stosuje. Czy to jest te przyzwyczajenia nasze czymś właściwym? Czy Biblia by mogła potwierdzić, czy to są właściwe zachowania? Czy to jest miłe Bogu? Bo jeśli w domu było wierzenie, że jeśli kot przebiegnie drogę, no to trzeba poczekać, żeby na kogoś innego to przeszło, tylko nie iść, tylko niech ktoś inny przejdzie pierwszy. Czy może było to, że boimy się Boga, bo Bóg jest gdzieś tam daleko, nie można do Niego dojść. I pewne rzeczy nam rodzice przykazują. Pewne rzeczy nawet nieświadomie powielamy. Nieświadomie robimy to, co było gdzieś tam wcześniej w naszej rodzinie. Wchodzimy w te same problemy, co było przykładowo 3 pokolenia wcześniej. Ale Boże Słowo jest tą lampą, tak jak tu w tej pieśni było, tym drogowskazem, żeby pokazać nam właściwy kierunek. Jeśli coś jest nie tak w naszym życiu, żeby to skorygować. Bo jeśli nie będziemy otwarci na to, że Słowo nas prostuje, nas poucza. Nie lubimy tego słowa poucza. Ale potrzebujemy tego, żeby czasem nie stanąć w tym miejscu, w którym nie podoba mi się to miejsce, powiemy. Tak jak jest też takie powiedzenie, że po raz 27 zrobiłem to samo. Oczekiwałem, że w końcu będzie jakiś inny efekt, a jest ten sam efekt. W pracy widzimy ludzi, którzy przychodzą tam po raz któryś. Niektórzy mówią: nigdy więcej. Ale tu nie chodzi o to, żeby on się na izbie wyszedł, nie pojawił więcej. On sobie się może zarzekać. Ale gdy
napije się alkoholu, to później jest tylko kwestią kilku zdarzeń, żeby się mógł pojawić. Ktoś tam do mnie mówił, że bo to oni mnie przywieźli. Mówię, słuchaj, jeśli byś miał bardzo niską zawartość alkoholu, na pewno byś się tutaj nie znalazł. To nie jest ktoś winien, tylko alkohol. A kto do tego dopuści? I zastanawiamy się, dlaczego pewne rzeczy się w naszym życiu wydarzają. Wydarzają się, bo w jakimś sensie dopuszczamy do tego. List do Rzymian, 8 rozdział, 1-2 werset. Dużo wiemy. Bardzo dużo wiemy. Tylko pytanie, co z tym dalej? Co zrobić, żeby ta nasza wiedza była zastosowana, by nasze życie właśnie przynosiło owoc tej wiedzy. Żeby coś się zmieniło. Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Czy czujemy się wolni? Czy gdzieś tam jakieś z dzieciństwa, czy skąd, nieważne, ale coś możemy sobie przypomnieć, że ktoś mnie zranił, że popełniłem błąd. Potrafimy mieć takie myśli, że gdzieś tam coś się wydarzyło i nie potrafimy się jakby z tym uporać, że coś w nas siedzi. To siedzi to nieprzebaczenie, porażka, sfrustrowanie. A tu apostoł Paweł mówi, że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. W Chrystusie Jezusie jest wolność od wszystkiego. Od wszelkiej porażki. Bóg potrafi uleczyć moje i twoje rany, żeby wyjść z tego dołka nieprzebaczenia, można to różnie nazywać. Żebyśmy weszli w to miejsce tej świadomości, Bóg mnie kocha, że Bóg naprawdę mnie kocha, żeby wejść w to miejsce, żeby, wiecie, czasem próbujemy coś udać w słowach, ale to i tak nie jest jakby właściwie ubrane, bo żeby poczuć tą Bożą miłość. Kiedyś pewnemu człowiekowi zadałem pytanie, jakby się człowiek zachowywał, gdyby dostał ogromną ilość pieniędzy. Umiał mi na to odpowiedzieć. Ale zadałem mu inne pytanie, jak się człowiek zachowuje, gdy go Duch Święty dotyka. I tu już był problem. Tu już był problem, bo to może być niewłaściwe, to nie może być niewłaściwe. Najlepszym przykładem radości są dzieci. One się uśmiechają, ale na samym uśmiechu się nie kończy. One potrafią tańczyć, skakać, cieszyć się, zaraz są ruchliwe, gdy są pełne szczęścia. A my, dorośli, próbujemy się jakoś zachować. Tłumimy te emocje, ale te emocje z nieprzebaczeniem to potrafimy pielęgnować. Zamiast to, co złe zostawić, bo tutaj w Jezusie nie ma żadnego potępienia. To nas wprowadza w to miejsce, że te grzechy, które w nas były, które jakby się do nas przykleiły, te grzechy, które sami zamieniliśmy, no to mamy problem, bo jak to sobie przebaczyć, dlaczego ja to zrobiłem. Ale te grzechy, przykładowo ktoś nas skrzywdził, no to on jest winien. No to tu już jest jakby dla nas łatwiejsza sprawa, bo mamy winowajcę. I tu jest problem. Bo wejść w to miejsce przebaczenia to tylko z Jezusem. Żeby stać się wolnym. Żeby
doznać tej łaski, tej miłości. Jak w to miejsce wejść? Niektórzy wchodzą od tak, inni jest to proces, ale tak jak mówiłem, ważny jest kierunek. Boże, ja chcę, żebyś Ty działał w moim życiu, żebyś moje życie zmieniał, żeby to życie stało się wolne. Stało się wolne od moich problemów, od moich porażek. Różne sytuacje w naszym życiu się wydarzają i nie na wszystko mamy wpływ, ale możemy to życie kształtować, tak jak Biblia nam pokazuje. Tylko, że sami nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy dokonać. To w Jezusie może się zmienić. Wiemy, że przebaczenie nas niszczy, ale nie chcemy nic z tym zrobić. No może chcemy, ale mamy własne pomysły, ale to Bóg nas stworzył i tak jak mamy z samochodem. Samochodem najlepiej jechać do serwisu dedykowanego akurat tej marce, bo oni robią tylko te samochody i oni się znają. I czasem wystarczy mechanikowi przez 5 minut coś opowiedzieć i on z tych objawów potrafi powiedzieć, to i to jest zepsute. Kiedyś mówię do kolegi, mówię, jechałem przyczepą, jakoś dziwnie podskakiwała. To on mówi, umyj koła i będzie dobrze. Po prostu błoto gdzieś nam się przyczepiło za dużo, no bo jeździłem faktycznie po błocie. Ciągnikiem ciągałem, no to tam było dosyć spore błoto i to koło było niewyważone. Myślę, przecież o tym wiedziałem wcześniej, słyszałem takie opowieści, ale to jakoś nie wpadłem na ten pomysł. I czasem ktoś nam powtórzy nawet to, co wiemy, ale w końcu do nas gdzieś tam to dotrze i ta nasza wiedza zaczyna być stosowana. Wtedy się nasze życie zmienia. Mamy ten kraj taki, że każdy człowiek wie, kto to jest Jezus. Wie, że była Wielkanoc, że Jezus był ukrzyżowany. I też wie, że za grzechy, no ale czyje, no to tak. Ale zobaczcie, wiedzieć, a być wolnym są dwie różne rzeczy. Wielu ludzi powtarza, nie, ja już tego nie zrobię. A skutek jest czasem zapłakany. Czym bardziej się zapieramy czegoś, to możemy tym szybciej wrócić w to miejsce. Może jest to dziwne, ale w większości przypadków tak to działa, że zamiast polegać na swoich obietnicach gdzieś tam, to nasze życie znowu wraca, znowu jest trudniej, znowu jest problem. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. To by wypadało może coś szerzej, ale myślę, że tutaj nieraz słyszeliśmy o zakonie, w Starym Testamencie, a też o tym, co Jezus dokonał. On przyszedł, żeby wypełnić zakon. Żeby dać nam nowe życie. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie wejść to, co nam Bóg daje nowego. Świat nie rozumie logiki Boga. Świat nam podaje swoją logikę. I ta logika świata kłóci się z Bożą logiką. Chcemy zawsze mieć
dobrze, innym może być gorzej, ale żeby o nas Bóg zadbał, żeby o nas się zatroszczył. A u Boga jest to troszkę inaczej. Bóg wychodzi naprzeciw, żeby zło dobrem zwyciężyć. Żeby nie odpłacać komuś w ten sam sposób, w jaki on gdzieś tam względem nas się zachował. Żeby to zaczęło się zmieniać. Czasem ktoś powie, ale to nie ma sensu. Tylko, że Bóg się do swoich słów przyznaje i warto na nim polegać, że on zmieni tą rzeczywistość, która może uważamy, że nie ma sensu. No jak to? Komuś będę robił dobrze, a on będzie to wykorzystywał. Tak też się dzieje. W Bożym Słowie jest napisane, że gdy pożyczasz ubogiemu, to tak jakbyś Bogu pożyczał. A ktoś powiedział, że Bóg swoje rachunki płaci. Ale Święty mówi, że to jest głupota. Ale czy sprawdzaliśmy właśnie tą zależność Bożą, że Bóg swoje rachunki płaci? Ktoś powie, że Bóg z nieba nie spadnie. Ale Bóg potrafi nas zaskoczyć w różny sposób. Pewna kobieta się modliła, Boże, nie mam co jeść, nie mam pieniędzy. A jej sąsiad, niewierzący, wymyślił sobie, że pójdzie, kupi zakupy, przyniesie jej i w ten sposób ośmieszy jego Boga, jej Boga. I tak zrobił. I jeszcze jej powiedział, to nie twój Bóg, tylko ja. Ale ona uklękła i powiedziała, Boże, ja ci dziękuję, że mam co jeść, a też i za to, że diabeł za to zapłacił. Gdzieś tam ktoś chciał, żeby Boga ośmieszyć. Ale Bóg jest zadziwiający. Czasem gdzieś tam się potrafimy pomylić, ale Bóg może to zmienić. Wiedzieć, a zastosować. Ile ze swojego życia oddałeś Bogu? Ile twojego życia należy do Boga? Bo jeśli ja się nad swoim życiem zastanawiam, no to mam jeszcze wiele problemów, żeby wejść w to zaufanie Bogu, żeby moje życie nie należało jakby do mnie, tylko do Boga. Że jeśli chcę, żebym gdzieś tam poszedł, to żebym poszedł, a nie tłumaczył się, że nie mogę. Na ile potrafisz zaufać Bogu? I gdy czytamy to w dziejach apostolskich, Piotr i Paweł szli głosić Ewangelię, dobrą nowinę. I różne rzeczy się działy, różne rzeczy nadzwyczajne. I oni bardziej zaufali. Ale może najpierw trzeba coś zrobić i czekać na efekt. Gdy w ogrodzie posadzimy jakieś nasionko, gdy wiemy, co to za nasionko, to oczekujemy efektu. Że to nie będzie pietruszka, tylko kapusta. Niektóre nasionka są bardzo małe. Możemy się pomylić. Tak jak się kupuje od razu w torebce, tam jest fajnie podpisane i ktoś jest pewien, co to za nasionko. I z zaufaniem do Boga jest czasem, że
To nasionko jest bardzo małe. Boże, ale czy na pewno coś z tego będzie? Na ile potrafię zaufać? Na ile jestem gotów eksploatować moją wiarę? A może się nie uda? Kiedyś kupiłem sobie nasiona poziome i w lipcu chciałem je posiać. Niestety nie powschodziły. I później rozmawiałem z kobietą, która w Skierniewicach w Instytucie Sadownictwa pracowała. Powiedziała, że niektóre nasiona potrzebują, żeby gleba była o pewnej temperaturze. Kiedyś dostała polecenie posadzenia jakiejś rośliny, to ona musiała tą doniczkę z tą ziemią, z tym ziarnem wkładać do lodówki, żeby temperatura była odpowiednia. I tutaj nie wiem, czy będzie dobrym porównaniem, ale gdy w naszym życiu są doświadczenia, wtedy nasze zaufanie rośnie. Nie da się inaczej. Nie da się zaufania do Boga zbudować, jeśli nie ma przeciwności, jeśli nie ma doświadczeń. Wiedza zostaje pustą wiedzą. Każdy z nas był w szkole i każdy z nas narzekał, po co mi to, po co mi tamto w szkole. Tabliczka mnożenia jest przydatna, no ale przecież kalkulator jest od tego. No i można by było powiedzieć, że kalkulator bardzo dobrze to robi. Ale nie zawsze kalkulator musi być w kieszeni. Bo kogoś Bóg przeprowadził przez doświadczenia, no i fajnie, że go przeprowadził, ale my też wchodzimy w jakieś doświadczenia i nikt za nas tego nie przejdzie. Nikt nas nie przeprowadzi, bo czasami są takie momenty, że zostajemy sam na sam z problemem, z doświadczeniem. Kiedyś miałem dylemat. Chciałem się pewnego człowieka zapytać, ale akurat go wtedy nie było. Później nie było sposobności się zapytać. Ale Bóg mnie i tak przeprowadził. To wtedy było takie dla mnie całkiem nowe. Mieszkałem 400 km stąd. Bóg mi dał przekonanie, że mam mieszkać gdzieś indziej. Żona mnie się zapytała, gdzie będziemy mieszkać. A ja przez moje usta usłyszałem Aleja Sochaczewska. I gdzieś się tego z żoną chwyciliśmy. Były pewne doświadczenia, pewne niedogodności. Pewne osoby robiły nam podwórkę. I się pojawiło to pytanie, czy Boże, czy mamy mieszkać tu, czy gdzieś indziej. I tak jak teraz z perspektywy prawie 30 lat, wiem, że było to prowadzenie Boże. Wiem, że to Bóg mnie wtedy prowadził. Jakby teraz z ostatniego roku, no rok temu, autor swoją pracę reklamuje, ale sądzę, gdzie ja się nie nadaję. Ale jak się dowiedziałem, że jego synowie tam pracują, sobie myślę, nie no, to jak oni se radzą, to chyba warto spróbować. Bo tak to sobie myślę, nie, to taka specyfika pracy, że to nie dla mnie. Od razu to gdzieś tam się zastanawiałem, no ale nie dam rady w tej pracy. Ale Bóg potrafi przekonać. Czasem, jak spojrzymy na nasze decyzje, że to ileś lat trwało, czy ileś miesięcy.
No i tak sobie myślę, no to jak jego synowie sobie radzą, no to... I tak z żoną się podzieliłem, mówię, słuchaj, może bym tam zaczął pracować. Żona tak, myślę, chora czy co? Ostatnia deska ratunku, żona się nie zgodzi, no to będę miał już z bańki. Co z tego, że bym sobie tam poradził? A ona tak. Później gdzieś tam do niej dotarło, sobie myślę, o nie, teraz za późno. Trzeba było wcześniej myśleć. I to bodajże w lipcu podjąłem decyzję, idę do pracy. Że faktem się stało to 24 lutego, że zacząłem tam pracować. Przez pierwsze kilka godzin, jakby do mnie ktoś na stadionie z głośników krzyczał, co ty tu robisz? Chcę myśleć, ile się znalazłem. Drzwi pootwierane, można uciekać, no ale... No. No ale, no, jakby to powiedzieć, w poprzedniej pracy mostów nie spaliłem całkiem, także no w czym problem, no, jeśli chodzi o finanse, nie jest to problem. Ale zaufałem Bogu i pomału zaczynałem się odnajdywać w tej pracy. I to jest ciekawe, że gdy Bogu zaufamy, cytuję takie powiedzenie, nie wiem, czy ktoś inny też w ten sam sposób mówi to powiedzenie, ale lepiej być w trudnym miejscu, ale tam, gdzie Bóg chce, niż uciekać, czy zostać w domu. Lepiej być w trudnym miejscu, ale w Bożej woli. I to jest właśnie ciekawe, że to nas rozciąga, to nas rozwija i świat nie rozumie naszej logiki. Bo my jesteśmy prowadzeni przez Boży głos. Ile ze swojego życia oddałeś Bogu? Ta praca dla mnie była wyzwaniem. Jeszcze gdzieś tam nie akceptuję tego, że gdzieś tam ostatnio nie można wziąć wolnego. Co myślę, trochę jestem uwiązany. Wcześniej też byłem uwiązany, bo trzeba było pracę wykonać, ale mogłem sobie dzień wolny zrobić. A teraz, no to cóż, to kierownik decyduje o mojej wolności. Na ile potrafię zaufać Bogu? I to było dla mnie trudne. Tam zacząłem pracować. Jakiś czas minął, jakieś mogę już refleksje wyciągnąć z tego, ale też specyfika tej pracy powoduje to, że Boże, kolejny raz gdzieś tam zmianę zaczynam, Boże, Ty mnie prowadź, Ty mnie chroni. I nie chcę się tylko modlić o to, że nie będę miał jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, że będzie wszystko pięknie, ale po prostu co Bóg da. Fajnie się mówi, ale później gdzieś jakieś konsekwencje wychodzą, nie jest to proste. Nie jest to proste. Gdzieś tam pielęgniarka mnie się zapytała o jakąś sytuację, jak ja bym się zachował. Dosyć ciekawie to ubrała w słowa. Mówię, słuchaj, nie wiem. Nie znamy naszych reakcji. Nie wiemy, jak się zachowamy w trudnej sytuacji. Ale to zaufanie do Boga, że On mnie przeprowadzi, że z Nim przejdę. Te łatwe sytuacje, te trudne, te, które dla mnie będą wyzwaniem. W Mateusza 26 rozdział 69-75 jest sytuacja, gdy Jezus rozmawia z Piotrem. Mateusza 26, 69, 75. Znaczy, w
Nie z Piotrem, ale nie, wyświetl to. 50 ile? 69,75 PSL. Ta sytuacja z Piotrem, gdy był wcześniej pewien swojej wiary, jak to się zachował. A Piotr siedział zewnątrz na podwórzu i przystąpił do niego jedna z służebna, mówiąc: i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zawał się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł bramie i ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazareńskim. I znowu zapał się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. A chwilę po tym przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: prawdziwie ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię i twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz kurz zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: zanim kurz zapije, trzykroć się nie zaprzesz. I wyszedłszy gorzko zapłakał. W którym miejscu Piotr był wcześniej, a w tym miejscu tutaj się znalazł. Przez około 3 lat Jezus był kimś najważniejszym dla Piotra. I też Piotr miał tą możliwość być najbliżej Piotra, dosyć blisko. Gdy jakieś były sytuacje, gdy nie wszyscy mogli być uczniowie, z Jezusem Piotr gdzieś tam był. Był blisko. Poznał Jezusa. Był gotów z Nim i bowiem pójść. A tutaj sam się dziwi, że wypowiada takie słowa. Sam się zastanawia później. I wyszedłszy gorzko zapłakał. Był zdziwiony, rozgoryczony. To, co dla niego było ważne, zapał się. I coś dalej można powiedzieć. Jana 21. Następna sytuacja, gdy 15-17 wersety. Gdy Jezus pyta się Piotra. Ewangelia Jana 21, 15-17. A gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczę mu: paś owieczki moje. Rzeczę mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecz mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Jeśli to byśmy się zatrzymali, dobrze to wygląda, ale wcześniej Piotr się zapalał. A Jezus nic nie wspomina, że Piotrze, no ale tak się nie robi. Jakieś konsekwencje z tego trzeba wyciągnąć, bo miałeś się nim zaprzeć. Rzecz mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecz mu Jezus, paś owieczki moje. Zobaczcie, Piotr przy trzecim tym samym pytaniu w końcu nie wytrzymał. Zasmucił się Piotr. Dotarło do niego, że chyba coś, o coś Jezusowi chodzi, że chyba z nim coś jest nie tak. Piotr wiedział, że Jezus mógł jakby słyszeć tą rozmowę z tymi ludźmi, że się zaparł, bo mu powiedział, że się zaprzesz. Tutaj: czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie więcej niż wszystko inne?
Czy miłujesz mnie bardziej? Piotr wiedział, dużo wiedział, ale jak to w praktyce wyszło? W praktyce to wyszło gorzej jak źle. I zobaczcie, jakie Bóg wyciąga konsekwencje z naszych porażek. Konsekwencją jest, myślę, że chyba dobrze to wyrażę, że Jezus się zapytał, no dobrze, potknąłeś się, ale co dalej? Co dalej robimy? Też może tutaj jeszcze był to ten problem, że Piotr myślał, że on o własnych siłach może coś dla Boga zdziałać. A Jezus mu pokazał, ty o własnych siłach to tylko możesz się wstydu najeść. Ale ze mną to co innego. Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. I tu Piotr też się rozpędził. Ty, Panie, wszystko wiesz. Gdyby było inaczej, Jezus by mu powiedział. A tu Jezus mówi, pasiowieczki moje. Pierwsza i druga odpowiedź była właściwa. Przy trzeciej się Piotr zastanowił, ale Jezu, Ty znasz moje serce, Ty znasz moją gorliwość. Czasem kogoś skreślamy, czasem mówimy, że nie. On się zapadł, bo on to czy tamto zrobił. I my na sposób ludzki mamy problem. Mamy problem, bo Bóg nam potrafi wszystko przebaczyć. Pyta się, co dalej? Idziemy razem? I świat nie rozumie tej logiki. Świat nie potrafi kolejnej szansy dać, bo mówi, że to jest głupota. Bo to jest głupota ufać komuś. Ale to jest pole miłości, to jest fajne. To jest fajne, że On potrafi nie wypominać na naszych grzechów i nie o to Mu chodzi, żeby gdzieś nas oskarżyć. On chce, żebyśmy znali nasze grzechy, ale też chce, żeby to spowodowało tą świadomość, jak bardzo nas ukocha. I dobrze jest się brzydzić własnych grzechów, wstydzić się własnej przeszłości, żeby wejść w to miejsce, gdzie Jezus nas uwalnia, żeby dostąpić uwolnienia. Bo ktoś mówi, ale moje grzechy nie były duże. No ale warunkiem jest to, żeby dostać opuszczenie grzechów, uznać, że moje grzechy, że ja zasługiwałem przez te grzechy na śmierć, a w Jezusie mam wolność. Także kończąc, wiedzieć, a zastosować. Wiedza jest potrzebna. Ale wiedza to tylko jest element, jakby część sukcesu. Bo jeśli nie będę wiedział, to jest problem. Też Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście. Głoście dobrą nowinę. Nie ma ludzi straszyć, lecz zachęcać. Zachęcać do tego, że Boża miłość jest wielka. Amen. Dziękujemy za to słowo. Gdy zapowiadałem pastora, przyszło mi takie słowo z księgi Habakuka odnośnie zaufania naszemu Bogu, naszemu Panu. Bez względu na to, co się będzie działo w naszym życiu, w naszym otoczeniu. Jest to księga Habakuka, rozdział 3, werset 17-19. Choćby nie zakwitły figowce, winorość straciła swój plon,
Zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól. Choć w zagrodach wybitoby owce, obory opustoszałyby skrów. Ja jednak będę radował się w Panu, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą. On uczynił moje nogi jak ułani. Sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. Dlatego trzeba ufać naszemu Panu, bez względu na to, co się będzie działo. Być może stracimy jakiś majątek, być może wydarzą się inne sytuacje. To zaufanie jest bardzo ważne i jest potrzebne. Kochani, na dzisiaj tą pierwszą naszą część nabożeństwa będziemy kończyć. Jeszcze zaśpiewamy, tak? Tak, jeszcze zaśpiewamy. Ale to nie znaczy, że się rozchodzimy. Mamy poczęstunek, moja żona przygotowała coś na ciepło, takie miam miam, coś na słodko, gdzie będziemy mogli porozmawiać, napić się kawy, herbaty. Dlatego, dobry Boże, tak dziękuję Ci za ten czas, który tu dzisiaj spędziliśmy, za to słowo, które otwiera nasze serca i umysły. Ale też prosimy Cię o błogosław później te nasze rozmowy, nasze rozejścia się do domu. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy nazywać je dziećmi, Twoimi dziećmi. Tobie powierzamy całe nasze życie, wszystko, co nas otacza, bo wszystko, co mamy, to mamy od Ciebie.